Cześć, z tej strony Aleksandra Wróbel, młodszy konsultant systemów NAV i Business Central w firmie Intersys. W dzisiejszym odcinku serii Out of the Box pokażę, w jaki sposób można wykorzystać szablony serii numeracji. Jest to jedna z nowszych funkcjonalności dostępnych w ramach polskiej lokalizacji. Szablony serii numeracji można wykorzystać do definiowania odrębnych serii numeracji dla dokumentów zakupu, zleceń przesunięcia oraz dokumentów sprzedaży. Ja wykorzystanie tych szablonów pokażę na przykładzie dokumentów sprzedaży. Jak wiadomo, serie numeracji dokumentów sprzedaży, takich jak faktura sprzedaży czy faktura korygująca sprzedaży, są definiowane na stronie ustawienia sprzedaży i należności. Funkcjonalność szablonów serii numeracji można wykorzystać w sytuacji, kiedy jeden typ dokumentu chcemy księgować pod więcej niż jedną serią numeracji. Jako przykład posłuży mi tutaj dokument noty obciążeniowej oraz noty uznaniowej. Do księgowania noty obciążeniowej wykorzystywana jest kartoteka faktury sprzedaży, ale chcę te dokumenty rozróżnić, przypisując im odrębne serie numeracji. W tym celu na stronie szablony serii numeracji dokumentów sprzedaży tworzę nową serię numeracji. Nadaję jej unikalny kod, na przykład NO dla not obciążeniowych. Wskazuję typ dokumentu, będzie to faktura. Jak widać, szablony serii numeracji mogę tworzyć dla takich typów dokumentów jak oferta, zamówienie, faktura, faktura korygująca, zamówienie zbiorcze oraz zamówienie zwrotu. Po uzupełnieniu typu dokumentu wskazuję wcześniej utworzoną serię numeracji dla noty obciążeniowej roboczej oraz noty obciążeniowej zaksięgowanej. Analogicznie tworzę szablon serii numeracji dla noty uznaniowej. W tym przypadku jako typ dokumentu wskazuję fakturę korygującą i przypisuję serię numeracji dla noty uznaniowej roboczej i noty uznaniowej zaksięgowanej. Jak widać, dla każdego szablonu serii numeracji można również zdefiniować serię numeracji wydań, zaliczek, faktur korygujących zaliczki oraz kod opisu księgowania i kod VAT-u przekazanego. Dla noty obciążeniowej i uznaniowej wystarczy, jak przypiszę serię numeracji oraz serię numeracji księgowania, dlatego też pozostałe pola pozostają puste. Wykorzystanie szablonów serii numeracji w codziennej pracy jest bardzo proste. Aby zaksięgować dokument noty obciążeniowej, wchodzę na stronę faktury sprzedaży. Tworzę nowy dokument. Domyślnie kursor znajduje się w polu numer. Należy przenieść kursor do innego pola i po tej czynności otworzy się okno, w którym możemy wskazać szablon serii numeracji, pod jakim chcemy utworzyć dany dokument. Wskazuję serię numeracji dla noty obciążeniowej. Następnie uzupełniam dokument. Odpowiednio uzupełniony dokument należy zaksięgować. Dostajemy komunikat, że dokument został zaksięgowany. Widzimy, że został on zaksięgowany pod serią numeracji przypisaną dla zaksięgowanych not obciążeniowych. Aby przetestować działanie szablonów serii numeracji na przykładzie noty uznaniowej, wchodzimy na stronę faktury korygujące sprzedaży i tworzymy nowy dokument. Analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, kursor myszy domyślnie znajduje się w polu numer, należy przenieść go do innego pola. Otwiera się okno z listą szablonów serii numeracji przypisanych dla faktury korygującej sprzedaży. Wskazujemy serię numeracji dla noty uznaniowej. Jak widać na kartotece dokumentu, został przypisany tutaj numer dla roboczej noty uznaniowej. Nagłówek oraz wiersze dokumentu przygotowujemy w standardowy sposób.
odpowiednio przygotowany dokument noty uznaniowej należy zaksięgować. Jak widać, dokument został zaksięgowany pod serią numeracji przypisaną dla zaksięgowanych not uznaniowych. Dziękuję za uwagę.